Co z dziećmi z Michałowa? Kamiński. Migranci z Michałowa nie byli zainteresowani w Polsce. Mariusz Kamiński dla PolskATimes.pl. Migranci przebywający w Michałowie nie byli zainteresowani pobytem w Polsce. Grupa migrantów przebywająca przez moment w Michałowie nie była zainteresowana pobytem w Polsce. Rodzice tych dzieci poinformowali funkcjonariuszy SGE, że chcą trafić do Niemiec i tam złożyć wniosek. Zostali zawróceni do granicy z Białorusią, powiedział Polskatimes.pl szef MSWiA Mariusz Kamiński. Niedawno, Gazeta Wyborcza, pisała, że funkcjonariusze Straży Granicznej odstawili na granicę polsko-białoruską ponad 20 osób, w tym ośmioro dzieci. Grupa w poniedziałek 27 września tkwiła przed placówką SG w Michałowie. Według GW, były to osoby z Iraku oraz tureccy Kurdowie. Miało tam dochodzić do dramatycznych scen. Jak piszą dziennikarze, migranci usiedli na ziemi, objęli się, złapali za ramiona, przytulili dzieci, składali ręce jak do modlitwy, skandowali plus polant wykrzyknik plus, nie mając zamiaru się stąd ruszać. Rzeczniczka SG, podporucznik. Anna Michalska, pytana w TVN 24 o to, co stało się z rodzinami migrantów z Michałowa, odpowiedziała, że wszyscy dostali jedzenie i napoje oraz zostali zawróceni do Linii i granicy zgodnie z rozporządzeniem ministra Swia. Żadna z tych rodzin, żadna z tych dorosłych osób nie chciała złożyć wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce. Wszyscy mówili, że chcą złożyć te wnioski w Niemczech to jest kraj ich docelowej migracji powiedziała Michalska. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pytany przez polskatimes.pl o to, gdzie są dzieci z Michałowa i czy służby miały prawo odesłać je na Białoruś, odpowiedział: Reżim Łukaszenki do osiągnięcia swoich celów, czyli zdestabilizowania Polski i całej Unii Europejska, nie cofnie się przed niczym. Świadomie i cynicznie wykorzystuje do tego celu niestety także dzieci. Ściąga na Białoruś całe rodziny, obiecując im łatwe przedostanie się na teren Unia Europejska, gdzie ma czekać na nich dostatnie życie. Tymczasem funduje tym ludziom wielodniowe koczowanie w lesie i próby nielegalnego przekroczenia zielonej granicy. Jak mówił, znane są przypadki, że białoruskie służby rozdają tym ludziom tabletki, które rzekomo mają działanie uspokajające. Na Litwie odnotowany został przypadek kobiety, która podała te środki swoim dzieciom. Potem okazało się, że nie jest w stanie ich obudzić. Były nieprzytomne. Lekarze, którzy uratowali je w ostatniej chwili, twierdzą, że środek, które przyjęły to metadon, budzący wątpliwości leko wykorzystywany przy leczeniu osób uzależnionych od narkotyków. Te zdarzenia mówią wprost o standardach stosowanych przez reżim Łukaszenki. Odnosząc się natomiast bezpośrednio do pytania, to należy jasno powiedzieć, że grupa migrantów przebywająca przez moment w Michałowie nie była zainteresowana pobytem w Polsce. Rodzice tych dzieci poinformowali funkcjonariuszy Straży Granicznej, że chcą trafić do Niemiec i tam złożyć wniosek. W takiej sytuacji grupa została zawrócona do granicy z Białorusią, gdzie wcześniej przebywała legalnie. Podkreślam, to opiekunowie zadecydowali, że wraz ze swoimi dziećmi nie chcą zostać w naszym kraju, poinformował Kamiński. Kamiński, w odniesieniu do jego wspólnej konferencji prasowej z szefem Mon Mariuszem Błaszczakiem oraz komendantem głównym Straży Granicznej generał. Dywizji, S.G. Tomaszem Pragą, na której zaprezentowano dość drastyczne materiały pochodzące z telefonów komórkowych nielegalnych imigrantów, został zapytany. Czy taka konferencja była potrzebna? To, co pokazaliśmy na konferencji prasowej, to niewielki wycinek tego, co ustaliły nasze służby. Materiały pochodzą z urządzeń należących do osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Po zatrzymaniu przez Straż Graniczną imigranci zostali skierowani do zamkniętych ośrodków. Tam osoby są szczegółowo weryfikowane. Musimy mieć gwarancję, że te osoby nie stanowią dla naszego państwa i jego obywateli żadnego zagrożenia. Doświadczenia innych krajów pokazują, że wśród nielegalnych imigrantów znajdowały się osoby mające powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Dlatego między innymi analizowana jest zawartość telefonów komórkowych na 200 sprawdzonych urządzeń w 50 znaleźliśmy treści budzące nasze wątpliwości, co do rzeczywistych intencji, którymi kierują się te osoby, powiedział Kamiński. Na pytanie, czy podziela stanowisko konferencji Episkopatu Polski, które głosi, że prawo i obowiązek obrony granic państwowych daje się pogodzić z niesieniem pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, odpowiedział. Warto podkreślić, że to właśnie funkcjonariusze Straży Granicznej niejednokrotnie takiej pomocy udzielali. Nie tak dawno, wspólnie ze strażakami, żołnierzami i policjantami, prowadzili akcję ratowniczą. W rozlewisku rzeki Supraśl, przy granicy polsko-białoruskiej w bagnie ugrzęzło osiem nielegalnych imigrantów. Gdyby nie ratownicy sytuacja miałaby z pewnością dramatyczny finał. Ostatnio w okolicach nowego dworu funkcjonariusze SG zlokalizowali dużą grupę nielegalnych imigrantów. Wśród nich była kobieta w ciąży, która źle się czuła. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie kilka godzin później urodziła. Takich przykładów jest dużo wymieniał Kamiński. Podkreślił, że jeśli cudzoziemiec nielegalnie przekroczy granicę, a jego stan zdrowia tego wymaga, to w każdym takim przypadku udzielana jest pomoc medyczna. Na miejsce zostaje wezwany zespół ratownictwa medycznego, a jeśli są takie wskazania, to ci ludzie trafiają do szpitala. Cudzoziemcy mogą też liczyć na profesjonalne wsparcie w ośrodkach. Mają zapewniony dach nad głową, wyżywienie i kształcenie dzieci. Problem w tym, że w ogromnej większości nie są tym zainteresowani. Polska jest dla nich krajem tranzytowym, a docelowym krajem, do którego zmierzają, są Niemcy, wskazał. W kontekście coraz częstszych wiadomości o prowokacjach białoruskich służb wymierzonych w polskie służby i wojsko szef MSWI, a został zapytany o to, le ich już było oraz jakiego typu są to prowokacje. Jak mówił, to różne sytuacje, które mają eskalować napięcie na granicy. Ich zwiększoną liczbę stwierdziliśmy podczas manewrów wojskowych Zapad 2021. Brali w nich udział białoruscy i rosyjscy żołnierze, w tym oddziały specjalne. Przykładów prowokacji jest wiele. Białoruskie służby mierzą zbroń do naszych funkcjonariuszy, oddają puste strzały, a w ostatni piątek padł pierwszy strzał z użyciem ślepej amunicji. Ale to nie wszystko. Ostatnio jakimiś przedmiotami został obrzucony pojazd obserwacyjny Polskiej Straży Granicznej. Przy granicy podłożona została atrapa ładunku wybuchowego. Wystawały z niej przewody, a znajdujący się obok zegarek miał włączony charakterystyczny alarm dźwiękowy. Tamtejsze służby rozdawały imigrantom umundurowanie białoruskich pograniczników. Udzielają też wsparcia przy próbach nielegalnego przekroczenia granicy. Niszczą płot i dostarczają imigrantom drabiny. Korzystają z dronów, żeby ustalić, gdzie są patrole naszych pograniczników. W ten sposób próbują znaleźć luki i tam prowadzą imigrantów. W bezpośrednim sąsiedztwie naszej granicy znajdują się strażnice białoruskiej służby granicznej, w których gromadzeni są imigranci. Potem w mniejszych grupach próbują dostać się do naszego kraju, powiedział Kamiński. Dopytywany, o czym może to świadczyć, wskazał: To pokazuje, że to akcja zorganizowana przez aparat państwowy Białorusi. Nie możemy pokazać słabości, bo zostanie to wykorzystane przeciwko Polsce i Unii Europejskiej, zaznaczył. Cały wywiad ukaże się w poniedziałkowym wydaniu. Polska Times.